W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrujemy z Warszawy, z portu lotniczego Okęcie na wyspę Santorini. Polecimy na Santorini liniami lotniczymi Smart Wings. To największa czeska linia lotnicza, założona w 1997 roku z siedzibą w Pradze. Samoloty Smart Wings lądują w trakcie roku na ponad 400 lotniskach na 4 kontynentach. Przewoźnik działa poza Republiką Czeską, także w Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Wykonuje rejsy regularne, czarterowe oraz prywatne w kategorii Business Jet. Posiada flotę liczącą 52 maszyny. Głównie są to samoloty typu Boeing 737, 800, Boeing 737 MAX 8 oraz Boeing 737-700. Na pokładzie samolotów Boeing 737-800 oraz Boeing 737 MAX 8 oferowany jest bezpłatny system rozrywki pokładowej, do którego klienci uzyskują dostęp przy użyciu swoich urządzeń mobilnych, telefon, tablet czy laptop.
lądujemy na Santorini. Lotniczy Santorin, grecki port lotniczy, zlokalizowany na wyspie Santorin w miejscowości Kamari. Port lotniczy funkcjonuje jako lotnisko cywilne i wojskowe. Ze względu na małą płytę postojową jest w stanie obsłużyć do 6 cywilnych samolotów typu Boeing 757, Boeing 737, Airbus A320, BAE-146, Fokker 70 oraz ATR-72. Port obsługuje zarówno loty regularne, jak i czarterowe. Witamy na Santorini! Aeroport.
tylko jeden mają tutaj ten pas do odbioru? No to masz tylko ten jeden tu jest? A tam się pojawiła, o jest, 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 już druga nasza walizka jedzie, o, jedzie. Złapiemy ją, o przepraszam. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.